Dzień dobry, zapraszam na kartę dnia na poniedziałek. Poniedziałek, kartę dnia. Tutaj duża zmienność mi się pokazuje już od samego początku. Prawdopodobnie będziemy mieć do podjęcia jakąś decyzję i mocno będziemy się nad nią zastanawiać. Tutaj mi się to z tyłu talii pokazało jako tło tego czytania. Może jeszcze do tego wrócę. W każdym razie jesteśmy pokazani w kole fortuny. Co to oznacza? To oznacza, tak jak już wcześniej mówiłam, dużą zmienność. Zmienność nastrojów. Zmienność również tego, do czego się skłaniamy w naszych decyzjach. Może być na przykład tak, że w jednej godzinie po rozmowie właśnie z tą królową buław, z jakąś naszą przyjaciółką albo kimś, kto ma w sobie taką moc przekonywania, będziemy pewni, że pójdziemy w jedną stronę, a potem wystarczy jakieś jedno zdanie kogoś innego, albo przeczytamy coś, albo usłyszymy coś i wtedy znowu za bardzo nie będziemy wiedzieli, co mamy zrobić. Także mam wrażenie, że to będzie właśnie taki dzień, w którym będziemy trochę tacy rozproszeni, cały wachlarz emocji może się pojawić i trudno nam będzie właśnie podjąć taką decyzję na 100%. A potem w ogóle wieczorem jeszcze coś nowego zupełnie się może pojawić w tej kwestii. Co robić w tym przypadku? No, przeczekać to. Jeżeli pokazujemy się w kole fortuny, to oznacza, że ta perspektywa będzie w jakiś sposób zaburzona. Mało tego, tutaj mi się takie problemy z komunikacją, z naszą intuicją pokazały. Coś będzie to zaburzać. Może to iść z zewnątrz, tak? Tutaj mówię o tym paziu mieczy. Tak jakby ta komunikacja nie do końca będzie działała. Może też dlatego pojawiliśmy się w tym kole fortuny, tak? Co by tutaj zrobić? No, dla tak pootwieranych osób to może być dosyć trudny dzień, ale tutaj pokazało mi się coś bardzo, bardzo miłego, jeśli chodzi o sprawy uczuciowe. Mam wrażenie, że w tym przypadku, biorąc pod uwagę po przekątnej te dwie karty, może pojawić się jakaś idea, może pojawić się jakaś miła rozmowa, taka chęć do tego, żeby powiedzieć o czymś komuś, żeby podzielić się swoją refleksją z kimś bliskim. Może akurat właśnie to koło fortuny przesunie się w tę stronę i osoba, która wcześniej nie była skora do takiej otwartości, do takich rozmów, będzie miała na to ochotę. Także bardziej skupiłabym się na tych sprawach uczuciowych, emocjonalnych, jakichś rozmowach, może odrodzeniu uczucia, aniżeli na podejmowaniu ważnych decyzji. No i takiej desperackiej próbie uziemienia się. Mam wrażenie, że to nie będzie dobry dzień na to i też takie poczucie, że no, tak jest po prostu. Mam w sobie tę zmienność nastrojów, ta komunikacja z tym drugim światem jest zaburzona. Ja sobie to obserwuję, ale mam nadzieję, że jutro już będzie lepiej. Myślę, że pomoże Wam w tym. Także tutaj miejcie to na uwadze. Może to być spowodowane tym, że zbliżamy się do pełni i tutaj mogą dlatego pojawić się takie kwestie. Także takie informacje dla Was, jeśli chodzi o ten poniedziałek. Ja Wam ze swojej strony życzę wszystkiego dobrego, udanego dnia i do usłyszenia już w kartach dnia na wtorek.